Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drodzy widzowie. Witam Was, Lechicka Radiowizja, na kanale Suwereni 2RP dają głos. Prowadzący Paweł Sop. Dzisiaj gościmy u pana prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Kochani, proszę o zadawanie pytań na live, na czacie. Natomiast na chwilę obecną witam oczywiście wszystkich tych, którzy już do nas dołączyli. Super, że tutaj z nami jesteście. Panie prezydencie, co chciałby nam pan powiedzieć? Proszę zadać pytanie, a ja odpowiem. Panie prezydencie, ja to powiem w ten sposób. Żeby Polska była Polską w końcu. Proszę państwa, aby Polska była Polską, to potrzebny jest naród. My tego narodu nie mamy. A proszę pamiętać, że w Polsce nigdy nie było prawdziwego polskiego rządu. Nie było, nie ma i nie będzie. Dlaczego tak się dzieje? Tak się dzieje tylko dlatego, że są to pozostałości po Magdalence, gdzie to wszystko zostało ustalone wcześniej przeciwko narodowi polskiemu i przeciwko naszemu państwu. I tutaj się nie ma co dziwić, że to, co się dzieje dzisiaj, to, co widzimy na żywo, można powiedzieć, a chodzi o rolników, protesty rolników. Proszę państwa, te protesty są jak najbardziej uzasadnione. Nikt nie chce Zielonego Ładu. I tutaj muszę powiedzieć, że Jarosław Kaczyński przyznał się do czego? Do tego, że zrozumiał, że ten Zielony Ład jest tragedią. Janusz Wojciechowski, który jest głównym szefem, można powiedzieć, w Parlamencie Europejskim, dążył do tego, ale zaczynają się wycofywać, bo Zielony Ład przede wszystkim ma za zadanie wykończenia ostatniej gałęzi przemysłu polskiego, a tym przemysłem jest rolnictwo. I niech się nikt nie łudzi, że jeżeli to weszłoby, wejdzie, ale z mniejszymi ograniczeniami, jak to uprzednio było proponowane. Proszę państwa, zwykły człowiek mieszkający na wsi, mający działkę powiedzmy 1000-1500 metrów kwadratowych, nie będzie mógł mieć żadnego drobiu, żadnego ptactwa, żadnej świnki sobie nie uchowa, nie zabije, czy tam krowę na mleko, aby żyć. Nie będzie również można uprawiać żadnych, ale to żadnych warzyw. Po prostu to ma być ugor. Ale idźmy dalej. Z tego, co Unia proponuje, to proponuje wycięcie wszystkich lasów, żeby nie było zwierzyny w lasach. Czyli wybiją to wszystko. My się z tym nie zgadzamy absolutnie, bo to jest barbarzyństwo. My jesteśmy Słowianami i nie pozwolimy na to, żeby eurokołchoz nas zniszczył. Dlatego się odnoszę do rolników, że to, co robią, robią słusznie. Robią dla nas, dla naszych dzieci i potomstwa, które będzie. Widzicie państwo, takiego Sejmu jeszcze w Polsce nie było, jak mamy dzisiaj. Jak to? Dwóch marszałków, jeden 2 lata, drugi 2 lata. Zresztą na temat pana Hołowni nie będę się w ogóle, ale to w ogóle wypowiadał, bo widać zdjęcia, że nawet wysyła swoją żonę, która jest lotnikiem, chyba skończyła te kursy latania. Prawdopodobnie jest stopniu porucznika, może coś wie. Panie prezydencie, podobno, przepraszam panie prezydencie, że wchodzę w słowo. Podobno jest pilotem wojskowym jego tak. Żona. W związku z tym ja zadam takie jedno pytanie. Jak jest pilotem wojskowym, to w jaki sposób oni zamierzają, że tak powiem, walczyć w tym momencie, no niestety z Rosją, wprowadzając nas do wojny. Proszę państwa, powiem krótko.
Nawet Telewizja Polska opublikowała, że Rosja ma dwukrotnie więcej sprzętu wojennego aniżeli cały pakt NATO. Rosja dzisiaj jest numer jeden, jeżeli chodzi o potęgę militarną, to po pierwsze. Po drugie, jest jeszcze coś ciekawszego, to musi Państwo też wiedzieć. Prezydent Rosji, Władimir Putin, wybiera się po zaprzysiężeniu, gdzie? Do Chin. Tam będzie spotkanie z całym rządem. W jakim celu? Otóż w celu jednym, który jest najważniejszy. Strategia obrony wolnych państw. Druga RP złożyła wniosek i przystępujemy do BRICS-u. Czekamy tylko na rejestrację. I my nie mamy nic wspólnego z tą wojną. Poza tym zbrodnią jest wysyłać polskich żołnierzy na Ukrainę, aby oni bronili Ukraińców, braci naszych. Jacy bracia? No proszę Państwa, tak, to są bracia panów, którzy rządzą. To są ukraińskiego pochodzenia i tutaj się nie dziwię, że tak dążą do tej wojny. Ale nikt się nie zastanowił nad jedną sprawą, co jest bardzo istotne, uważam, że polska młodzież, ona pojedzie tam po to, żeby ich wybić. Te 2000 bodajże wojska Macaron z Francji, Macaron, tak, dokładnie, wysłał i to już jest blisko granicy ukraińskiej. Polska również się zdeklarowała, jak i Niemcy. Tylko po co im to wysyłają? Przecież wystąpienie ministra obrony Rosji, tego oczywiście telewizja nie pokazuje, bo jest konflikt interesów, tylko nie wiem jakich. Rosja jest przygotowana. Te wszystkie czołgi, ci wszyscy żołnierze, którzy pojadą, bez wystrzału, wszyscy spłoną. Szanowni Państwo, dawno, dawno temu, jak pamiętacie, Rosja laserem powstrzymała Chińczyków, którzy chcieli wejść na Syberię. Spalili tysiące ludzi, się skończyło. Dzisiaj natomiast Chińczyków w Rosji, na Syberii, liczy się na około między 60 a 100 milionów. Putin pozwala, tam budują fabryki, przemysł, ale nie wiecie jednej rzeczy. W Rosji i właśnie tam w rejonach Syberii powstają najnowocześniejsze fabryki zbrojeniowe rosyjskie, jakie tylko mogą być. I wizyta Putina, który wygrał te wybory ponad 80% poparcia społecznego, to się rzadko kiedy zdarza. I oczywiście nasi mówią, że to jest sfałszowane, ukartowane, odnośnie tego, który zmarł, Nawalny i tak dalej, i tak dalej. Co się dzieje? Jest to wszystko propaganda, za którą zapłaci Polska. Proszę, słucham pytania. Panie prezydencie, tutaj pan Adam Skrobała. Oczywiście też mówiąc odnośnie prezydenta Putina, my wiemy, dlaczego prezydent Putin wygrał. Ponieważ jest to w tym momencie najlepszy prezydent, jaki może być. Natomiast pan Adam Skrobała zadał pytanie, czy druga Rzeczpospolita będzie się domagać zwrotu ziem zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie? Myślę, że z państwami wschodnimi to powinniśmy się dogadać, a zachód? Proszę państwa, Polska, Rosja, Białoruś i też Ukraina, to my jesteśmy Słowianie. My się dogadamy, przecież Putin powiedział parę lat temu, że my Słowianie, to się odnosiło stricte do Polski, musimy sami się dogadać do wszelkich problemów, jakie zaistniały i jakie będą w przyszłości. Czyli on to przewidział już, co mamy dzisiaj. Pewno, że się dogadamy. Nie ma najmniejszego problemu. Proszę Państwa, jak może być, żebyśmy my, takie ptaszki lub gołębie latające w kółko, aż się w końcu wszyscy zabijemy. Natomiast Rosja jest potęgą. A teraz ten pakt, który został podpisany już z Chinami i nie tylko z Chinami, bo również i z Koreą, tam, która jest tak znienawidzona,
ale są jeszcze inne państwa. To jest potęga nie do zniszczenia. Proszę Państwa, ja widziałem ostatnio najnowocześniejsze okręty podwodne rosyjskie, chińskie. Proszę Państwa, byłem w szoku. W szoku. Przede wszystkim żaden inny okręt tego okrętu nie jest w stanie dogonić i nie jest w stanie żaden radar stwierdzić, że on jest. Ale tam jest bardzo dobre rozwiązanie, jak się okazało. Gdy będzie płynął ten okręt podwodny, może strzelać z rakiet. I te rakiety na pełnej mocy są dalekosiężne. I tutaj nie ma dyskusji, że będzie inaczej. Tak, słucham. Panie prezydencie, znów pan Adam Skrobała. Czy będą wydawane paszporty 2LP? Oraz czy jesteśmy zarejestrowani w ONZ jako druga Rzeczypospolita Polska? Proszę Państwa, oczywiście, że jest tylko druga RP, bo musicie wiedzieć, że Polska i to druga RP była współtwórcą Organizacji Narodów Zjednoczonych i jesteśmy. Trzeciej RP nie ma, zresztą takie państwo nie istnieje. Nie ma czegoś takiego, to jest fikcja. To jest fikcja, gdzie wmówiono nam, że jest odnowa i tak dalej. Ale ta odnowa, która jest, to idzie w złym kierunku, w tragicznym kierunku dla Polski, dla narodu polskiego i dla rasy słowiańskiej. Chazarstwo, to co powiedziało wielu polityków, tutaj nie będę wymieniał nazwisk, bo po co, należy całkowicie unicestwić. No, czy ja za tym jestem, trudno powiedzieć, bo są to też ludzie i tutaj bym był bardzo powściągliwy, natomiast należy ich całkowicie wysadzić z siodła, na którym siedzą, bo oni chcą rządzić. Proszę Państwa, jeszcze tam nie dopowiedziałem w poprzednim pytaniu, panie redaktorze, że Ukraina, polska strona, była wielokrotnie oddawana Polsce. Przecież Gorbaczow oddawał kilkakrotnie, Polska nie chciała, ale i Putin również chciał oddać. I pamiętacie tą aferę, że Sikorski, ten dzisiejszy minister spraw zagranicznych, pierwszy to opublikował, że Rosja chce nam oddać Ukrainę. Oczywiście, że my Ukrainę weźmiemy, to jest nasza ziemia. Nie mówię Ukrainy. Ta ziemia, która jest, to jest polska ziemia. I proszę Państwa, dlaczego nikt nie powie z tych mądrych polityków, z tych geniuszy dziennikarzy, którzy prowadzą te programy, że Bolesław Chrobry, król polski i później cesarz Europy, tak proszę Państwa, dobrze to słyszycie, a chrzest nie był w Gnieźnie, tylko w Niemczech, na polskiej ziemi. My sięgniemy tyle od Niemiec ziemi, ile się nam należy. Jeżeli chodzi o Śląsk, to będzie autonomią. Zrobimy autonomią wolny Śląsk. Wolny Śląsk, powtarzam jeszcze raz, to samo Gdańsk. Będzie wolnym miastem. Oczywiście, że będzie to należało do Polski i będzie pod dyktando Parlamentu Polskiego, głowy państwa polskiej, bo nie może być inaczej. Co do Kaliningradu, to pamiętacie Państwo, jak mówiłem w 2009-2015 roku, że Kaliningrad miał być oddany 25 lat po wojnie. Tak, i to potwierdzam, jest to prawdą. Ale dzisiaj ten Kaliningrad nam uratuje życie, proszę Państwa. Dlaczego? Ano dlatego, że to jest przyczółek Rosji. Nie chciałbym być na miejscu nikogo. No niestety, jesteśmy tak ukształtowani, że jesteśmy w samym sercu, w samym centrum Europy. A centrum Europy tak dokładnie to jest w Kole, proszę Państwa. O tym też nikt nie chce mówić. Dlaczego? Po co mają mówić? Przecież dzisiaj historia się zmienia na jaką? Na parszywą. Wszyscy królowie muszą, nie będzie ich. Przecież wojna z Krzyżakami nie było czegoś takiego. Hołdu pruskiego też nie było. Nie było niczego. No to są urojenia strasznych komunistów, esbeków i banderowców.